Witam Państwa, nazywam się Marcin Działek, jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. W dzisiejszym tygodniu na giełdach zagranicznych przedstawię Państwu najważniejsze aktywa finansowe na świecie wraz z implikacjami, jakie niesie teoria fal Eliota. Taką chyba najważniejszą informacją, którą chciałbym Państwu przekazać w tym tygodniu, jest pewnego rodzaju rozdźwięk, który powstał pomiędzy rynkami dojrzałymi akcyjnymi, a tak naprawdę pomiędzy rynkiem amerykańskim a pozostałymi rynkami akcyjnymi na świecie. To znaczy sytuacja w Stanach Zjednoczonych wygląda w taki sposób, że jesteśmy albo blisko maksimów, albo ustanawiamy wielomiesięczne maksima. Ścierają się zapewne siły popytu i podaży, natomiast na pewno nie można powiedzieć, że mam do czynienia z jakąś silniejszą, gwałtowniejszą korektą spadkową. To absolutnie na razie nie. Natomiast pozostałe rynki wyglądają zupełnie inaczej. Jeżeli sobie zbierzemy te dwie informacje i dodamy do tego to, co się działo w ostatnich dniach na bezpiecznych przystaniach, głównie na metalach szlachetnych, to powstaje nam taka dość ciekawa konkluzja, o której na samym końcu. Na początek analiza amerykańskich blue chipów, czyli wykres S&P 500. I w przypadku tego waloru od wielu tygodni jakby nic nowego się nie dzieje. Systematycznie poprawiamy gdzieś lokalne maksima, poruszamy się w wąskim kanale. Ten kanał wzrostowy może nam albo budować klina kończącego, który zakończy nam falę C w takiej korekcie A, B, C, korygującej styczniowo-lutowe spadki. Ewentualnie druga możliwość jest taka, że skończyliśmy alternatywnego trójkąta w tym miejscu falę czwartą i mamy 1, 2, 3, ABC, 4, 5. Wtedy mamy impuls wzrostowy i też jest ten problem, że ten impuls wzrostowy może albo finalizować całą falę piątą, albo może być pod falą pierwszą w większej piątce wzrostowej budującej tąże falę piątą. Dlatego też obecnie znajdujemy się na istotnych oporach, natomiast szczerze powiedziawszy te opory niewiele mają do jakby znaczenia, czy one zostaną sforsowane czy nie. Jeżeli ich nie przebijemy i zacząłby rynek się korygować, to wtedy słuszność tego czarnego scenariusza może mieć miejsce. Jeśli natomiast przebilibyśmy ten szczyt, no to niewątpliwie mamy wtedy taką sytuację, że mamy zakończony ruch 1, 2, 3, A, B, C, 4 i 5. Pięciofalowy ruch po wybiciu z trójkąta. Jeśli dojdzie do przebicia szczytu, wtedy ten różowy scenariusz będzie scenariuszem wiodącym. I tylko pytanie, jakie wtedy należy postawić, czy ten pięciofalowy ruch zwieńczył cały ruch wzrostowy, czy zwieńczył pierwszą sekwencję wzrostową większej fali piątej. Problem z całymi ruchami po wybiciu z takich długich konsolidacji jest to, że trójkąty wieńczą nam ostatnią falę wzrostową. Trójkąt w tym stadium po tak długiej hoście, dynamicznej hoście z ostatnich miesięcy z roku 2016-17, trójkąt następujący po takiej hoście pokazuje raczej nam to, że ten ruch wzrostowy powinien być ograniczony. Dodatkowo spadająca zmienność, którą doskonale widać po indeksie strachu VIX, tak? VIX po tym potężnym wystrzale, po tym jak osiągnęliśmy 20-letnie minima na VIX-ie, był potężny wystrzał zmienności. No i tak naprawdę wróciliśmy do tych poziomów, bo w ostatnich tygodniach zanotowaliśmy poziomy tak naprawdę z tego wieloletniego, wielomiesięcznego wsparcia, można by powiedzieć prawie, że wieloletnie minima. Z tych poziomów znowu zaczęliśmy rosnąć, więc tak naprawdę trudno na chwilę obecną warunkować, który scenariusz jest wiodący, natomiast w obu scenariuszach, zarówno tym bullishowym, jak i bearishowym, no raczej stoimy przed silną zaporą i może być tak, że nawet poprawiając maksima, ta akcja byków może zostać szybko zatrzymana. Niewątpliwie, aby myśleć o jakimś scenariuszu spadkowym, o rozwinięciu większych korekt spadkowych, musimy przebić tą strefę wsparcia, opisaną tutaj jako kluczowa strefa wsparcia, bo ona się składa z dwóch poziomów, które jakby zatrzymywały nam w ostatnich miesiącach przeceny. To jest ta niebieska 200-dniowa średnia krocząca oraz dolne ograniczenie zielonego kanału wzrostowego. Przebicie tych poziomów i wybicie dołka alternatywnej fali czwartej, czyli to jest poziom, gdzie negowany by był ten bullishowy trójkąt, oznaczałoby rozpoczęcie silniejszego układu spadkowego. Na razie, tak jak powiedziałem, tych wniosków nie możemy wysunąć, natomiast cały problem na rynku amerykańskim jest taki, że mamy rozdźwięk pomiędzy
tym, co ciągnie S&P 500 do góry, czyli technologią, a tym, co ciągnie S&P 500 w dół, czyli przemysłem. Jeśli chodzi o technologię, czyli o indeks Nasdaq Composite, w przypadku Nasdaqa my takiego trójkąta, tego w porównaniu do S&P, ten trójkąt na S&P alternatywny, który Państwu pokazywałem, to takiego trójkąta na Nasdaqu dawno temu zakończyliśmy i zrealizowaliśmy pięciofalowe wybicie. Tutaj mamy różne postacie fal. Możemy tak naprawdę mieć taką sytuację, że też na Nasdaqu możemy zobaczyć nowe maksima. To też nie jest jakby problem, bo ten pięciofalowy ruch wzrostowy albo mógł się zakończyć, albo się finalizuje. Natomiast to, co jest istotniejsze, to gdzie znajdujemy się na wykresie tygodniowym. Od 2009 roku mamy pięć fal wzrostowych, mamy miejsce, gdzie fala piąta jest praktycznie równa co do długości, co do fali pierwszej. No i zatrzymaliśmy się bodajże po raz chyba dziewiąty na górnym ograniczeniu tego, po raz dziesiąty na górnym ograniczeniu tego zielonego kanału wzrostowego. I proszę zobaczyć, że ten kanał praktycznie nie był przebijany. Gdzieś momentami cena minimalnie wychodziła powyżej to ograniczenie, więc to pokazuje, że potencjał wzrostów raczej ma się ku końcowi. Tym bardziej, jeśli byśmy przełączyli wykres na skalę arytmetyczną, to HOSSA z lat 2016-2018 jest praktycznie analogiczna jak końcówka HOSSY dotkomowej 97-2000. Więc też to są ciekawe takie konotacje czy zależności czasowe, falowe. I to pokazuje, że ten potencjał wzrostów technologii raczej jest niższy, tym bardziej jak sobie zobaczymy niektóre spółki technologiczne, jak na przykład Amazon, który dochodzi już do absurdalnych wycen, prawie 2000 dolarów, wszystko w jakichś potężnych klinach kończących, gdzie brakuje tak naprawdę kamyczka, aby z tego zaczęła się lawina spadków. To pokazuje, jak silny jest sentyment, jak duże są emocje i tak naprawdę jak trudna staje się sytuacja w obecnej chwili, tym bardziej właśnie jak dodamy do tej technologii tą dychotomię, która powstała między segmentem technologicznym a segmentem przemysłowym, bo mamy tutaj bardzo dużą dywergencję. W przypadku Dow Jones Industrial Average, czyli tej średniej, w której jakby największy udział mają spółki przemysłowe, mamy spadkową falę pierwszą i sytuację ABC. Oczywiście w piątek poprawiliśmy maksima, natomiast mamy tutaj ewidentnego klina kończącego, który finalizuje nam falkę C w tej korekcji płaskiej ABC. Znowu znajdowaliśmy się w strefie, widzą Państwo tego knota, w tej wrażliwej strefie, która została wybroniona. Wcześniej indeks już kilkukrotnie znajdował się na tych poziomach, no i za każdym razem udawało się wyciągnąć indeks do góry. Tym razem również podobna sytuacja. No i tak naprawdę kluczowe pytanie, czy starczy animuszu do tego, abyśmy mogli kontynuować ten marsz na północ, bo aby mówić o takiej zdrowej hoście, która mogłaby być kontynuowana naście kolejnych miesięcy, to indeks Dow Jones powinien sforsować swój szczyt. Sytuacja w taka, gdzie Dow Jones jest jednak no, zdecydowanie poniżej szczytów, Nasdaq zdecydowanie powyżej, stwarza nam taką sytuację rozległej dywergencji, a podczas ostatnich tąpnięć w 2007 roku, w 2000, w 1987, za każdym razem taka sytuacja właśnie miała miejsce. Mieliśmy dywergencję pomiędzy tym najbardziej ryzykownym segmentem technologicznym, a tym teoretycznie bardziej pokazującym, bazującym na cyklu koniunkturalnym segmentach przemysłowych. A to, co może być również jakby niepokojące, że ten pozytywny czy optymizm widzimy, czy pozytywną sytuację na rynku widzimy praktycznie tylko na rynku amerykańskim. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na rynkach europejskich, już nie wspominając o giełdach wschodzących. DAX, wielomiesięczna formacja głowy z ramionami, jest to wielomiesięczna formacja odwrócenia tendencji wzrostowej. Potwierdzenie będzie po złamaniu strefy 12 200-11 800 punktów. Skorygowaliśmy się w zeszłym tygodniu do tej strefy i ponownie indeks zaczął rosnąć. Dzisiaj już 12 350 zostało jakby osiągnięte, czyli po raz kolejny ta strefa zadziałała. Oczywiście jest to jakaś alternatywa możliwa, że od szczytu zbudowaliśmy tego alternatywnego trójkąta i z tych poziomów zaczniemy rajd w stronę 14 000 punktów, ale jest to zdecydowanie mniej prawdopodobny scenariusz. Mamy przełamaną linię trendu wzrostowego, od szczytu mamy sekwencje impulsowe, potężna formacja głowy z ramionami i na wykresie długoterminowym, na wykresie miesięcznym także mamy taką sytuację, że
doszło do, proszę zobaczyć, doszło do przełamania, już to wiele razy pokazywałem ten wykres, doszło do przełamania tej istotniejszej zielonej linii trendu. Zatrzymaliśmy się na wolniejszych, frysowanych poknotach, nieistotnych liniach trendu. Zatem nie próbowaliśmy powrócić powyżej tej przybitej linii trendu. Nie udało się. Tutaj widzą Państwo tylko dwa knoty. Kolejna akcja spadkowa, kolejny raz zatrzymana na tych wolniejszych liniach trendu. Kolejny raz próba wyjścia powyżej i kolejny raz zakończona ona niepowodzeniem. I znowu rynek powraca do tych poziomów. Szczerze powiedziawszy, jeśli z tych poziomów nie zobaczymy naprawdę takiego silnego rajdu w stronę 13,5 tysiąca, to zaraz ten rynek się zawali pod własnym ciężarem, a jak złamiemy te poziomy, to czeka nas tak naprawdę rajd w stronę, rajd spadkowy w stronę 9 czy 8 tysięcy punktów, czyli DAX jest bardzo wrażliwy i znajduje się na kluczowych wsparciach i widać, że brakuje mu tego paliwa do wzrostów. Podobnie KKR 40 na wykresie miesięcznym za klinowany na takiej strefie oporu, w takim można powiedzieć klinie. Z jednej strony mamy tą linię trendu wzrostowego rysowaną nie po knotach, tylko po zamknięciach, po jak największej liczbie punktów zaczepienia, z drugiej strony czerwone ograniczenie. Oczywiście mamy potężną dywergencję. No i zbliżamy się znowu do dolnego ograniczenia kanału, czy do dolnego ograniczenia tego klina wzrostowego. Jak ono zostanie złamane, powstaje nam bardzo silny sygnał sprzedaży. DAX jest bliski wygenerowania tego sygnału. KKR jest bliskie wygenerowania sygnału. Na wykresie dziennym mamy falę pierwszą, drugą i możemy zaczynać rajd w dół. To oczywiście też są te alternatywne trójkątne, cały czas możliwe, ale aby one się zrealizowały, potrzebujemy zdecydowanych wzrostów w Stanach. A ta zmienność w ostatnim czasie, moim zdaniem, raczej świadczy o odwrotnej sytuacji, że raczej możemy mieć do czynienia z końcem ruchu wzrostowego w Stanach Zjednoczonych, a nie rozpoczęciem kolejnej takiej zdecydowanej fali zwyżek. FTSE 250, czyli szerszy indeks brytyjski, w jego przypadku doszło do złamania na początku roku tej czerwonej linii trendu, wyrysowanej znowu po większej ilości punktów zaczepienia. Wprawdzie udało się wybić szczyt, ale znowu zatrzymaliśmy się na tej przebitej linii trendu, na górnym ograniczeniu klina i zaczęliśmy sekwencję spadkową, ewidentnie na razie sekwencję 1, 2 i dzielony kolejny impuls. Na wykresie tygodniowym zameldowaliśmy się ponownie na dolnym ograniczeniu tego klina. Jeśli z tych poziomów obronimy, zaczniemy rosnąć, wyjdziemy powyżej tej konsolidacji, powyżej 21 tysięcy punktów, to możemy faktycznie mówić o tym, że jeszcze jedna sekwencja wzrostowa ustanawiająca nowe maksima może zostanie zrealizowana. Natomiast jeśli nie, jeśli te spadki się napędzą, to kolejny indeks, trzeci rozwinięty indeks wygenerowałby sygnał sprzedaży. Na razie KKR, FTSE czy DAX są bliskie wygenerowania tych sygnałów. Jeszcze tych sygnałów nie wygenerowały, ale zupełnie inaczej już wygląda choćby włoski FTSE MIB, który ten zdecydowany sygnał sprzedaży wygenerował. Po tym, jak osiągnęliśmy wieloletnie maksima, wybiliśmy też szczyty z 2015 roku, została rozwinięta dynamiczna tendencja spadkowa, potężna dywergencja, jak naprawdę największa od 10 lat dywergencja, 5 fal spadkowych, zatrzymaliśmy się na wsparciu linii trendu, niewielkie odreagowanie, no i przełamanie linii trendu. Mamy tu sekwencję dzieloną, impulsową i ewidentny sygnał sprzedaży na co najmniej głębszą korektę, a w wariancie pesymistycznym na przebicie dna z 2009 roku. Włoski indeks jest pierwszym indeksem z tych europejskich rozwiniętych rynków, który sygnał wygenerował. Bliski wygenerowania takiego sygnału jest również IBEX, który przebija. Jest na linii trendu i przebija tą linię trendu. Mamy oczywiście linię trendu, średnie kroczącą, też od szczytu są sekwencje impulsowe. IBEX jest drugim indeksem, który zaraz po FTSE MIB, czyli po włoskim indeksie, ten sygnał wygeneruje. Pozostałe europejskie indeksy tak naprawdę są o włos od wygenerowania sygnałów sprzedaży. Nie dołączmy do tego sytuację na rynkach wschodzących. Tutaj wygląda to naprawdę nieciekawie. Zaczynając od rynku koreańskiego, przełamaliśmy dolne ograniczenie klina wzrostowego, czy linię trendu, tak naprawdę linię trendu, 20-letniego trendu wzrostowego. Napisałem, że w tym miejscu ważą się losy HOSY. Dla mnie ten poziom został już sforsowany, a na wykresie dziennym mamy ewidentnie sytuację 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5.
Być może trójka zakończona w tym miejscu, być może jakaś pierwsza podfala i trójka się zakończy niżej, ale tak naprawdę mamy sekwencję impulsową, złamaną linię trendu, więc Korea Południowa wygenerowała nam sygnał sprzedaży. Shanghai Composite, czyli szerszy indeks chiński, na którym bardziej bazują jakby regionalni inwestorzy, złamaliśmy 20-letnią linię trendu wzrostowego. Łamiemy kolejną linię trendu wzrostowego, łamiemy strefę wsparcia z dołków z 2015 roku i tak naprawdę generujemy kolejny sygnał sprzedaży. A co jest gorsze w przypadku rynku chińskiego? Od szczytu z 2007 mamy 5 fal spadkowych i najprawdopodobniej zakończoną falkę pierwszą, następnie trójfalowa korekta wzrostowa. No i każdy, kto zna podstawę Eliota, wie, że 5 fal spadkowych, po której następują 3 fale wzrostowe, to jest sugestia końca korekty wzrostowej i powinniśmy iść na przebicie dołka fali pierwszej, czyli Shanghai Composite, kolejny indeks, który wygenerował sygnał sprzedaży. Hang Seng, czyli giełda w Hongkongu, po ustanowieniu historycznych maksimów, tu widzimy też ledwie trójfalowa sekwencja wzrostowa, przełamana, nie ma tu zaznaczonej tej linii trendu, ale przełamana linia trendu wzrostowego. No i od szczytu mamy sekwencję impulsową 1, 2, 1, 2, 3, ABC, 4 i tak naprawdę budujemy podfalę piątą, która skończy trójkę. Sygnał sprzedaży również wygenerowany. Kolejny indeks, KSU 100, tak, zawirowania teraz potężne w Turcji i widać, że recept Erdogan robi wszystko, aby tylko tak naprawdę przeszkodzić gospodarce, a nie pomóc. Złamana także 20-letnia linia trendu wzrostowego, to dolne ograniczenie czerwonego klina. 5 fal spadkowych, zakończona jedynka, płciutkie odreagowanie, prawdopodobnie koniec dwójki. Powinniśmy zaczynać dynamiczną falę spadkową trzecią, tym bardziej, że w przypadku rynku tureckiego mamy jeszcze taką sytuację, że wprowadzono limity w słopach, na których inwestorzy mogą zabezpieczać swoje pozycje w lirze. No i de facto inwestorzy zagraniczni zostali odsunięci na ryzyko kursowe i rodzi to duże prawdopodobieństwo tego, że ze względu na potężną zmienność liry, ci inwestorzy zaczną wyprzedawać aktywa tureckie, aby ściągnąć z siebie ryzyko kursowe, a to jest prosta droga do tego, aby akcje gwałtownie zaczęły spadać, bo Vespa, również wygenerowany sygnał spadkowy, wykres długoterminowy, przebita linia trendu, no i od szczytu mamy sekwencję impulsową 1, 2, tak naprawdę idealna korekta wzrostowa 62% FIBO i kolejny impuls spadkowy rozpoczynamy. Konkluzja jest taka, że te rynki wschodzące poza rynkiem polskim, bo rynek polski trochę w innym miejscu jest, te rynki wschodzące wygenerowały już sygnały sprzedaży. Rynki europejskie, te rozwinięte, są bliskie wygenerowania lub już, tak jak w przypadku włoskiego indeksu, wygenerowały te sygnały sprzedaży. Jedynie rynek amerykański trzyma światowy rynek akcji jeszcze, można powiedzieć, w całości, bo jeśli na tym rynku, na S&P zaczęłyby się jakieś ruchy korekcyjne, no to moglibyśmy zobaczyć dużą nerwowość na pozostałych aktywach. Tu jeszcze ciągnie rynek do góry. Natomiast jak popatrzymy sobie na to, co się dzieje w tej sytuacji z metalami szlachetnymi, to możemy się zastanawiać, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, bo rynki wschodzące ewidentnie nawet według klasycznych definicji już spadły niektóre rynki 20% powyżej szczytu, więc weszły w bessę, wygenerowały sygnały sprzedaży. Rynki europejskie, tak jak mówiłem, wiszą na włosku lub niektóre już wygenerowały. W takiej sytuacji, gdy rosną napięcia, gdy mamy problemy Turcji, gdy problemy są wojna handlowa, która tak naprawdę rozgorzewa, więc każdy może się zastanawiać, czemu jeszcze złoto i bezpieczne przystanie nie zyskują na wartości. Jedynie zyskuje dolar jako bezpieczna przystań, ale złoto jest w potężnej niełasce, w potężnym trendzie spadkowym. Dla mnie tak naprawdę, pomimo tej silnej wyprzedaży na złocie, bo oczywiście jest, tak jak i w przypadku każdego aktywu, teoria fal Eliota pokazuje dwa możliwe scenariusze, ten najbardziej prawdopodobny bullishowy, najbardziej prawdopodobny bearishowy. Istnieje taka możliwość, że budujemy jakiegoś rozległego trójkąta A, B, C, D, E, po której zobaczymy jeszcze jeden ruch spadkowy poniżej 1000, ale z drugiej strony mamy tak naprawdę potężną formację odwróconej głowy z ramionami, wieloletnią od 2013 roku. Mamy tutaj lewe ramię, głowę, prawe ramię. Proszę zobaczyć, że ta formacja praktycznie na symetrycznych poziomach, tak?
Koniec prawego ramienia pokrywa się mniej więcej z poziomami, na których zakończyło się lewe ramię. Jakbyśmy sobie jeszcze odłożyli do tego mniej więcej czas trwania tych formacji, to widzimy, że raptem no, kilka tygodni później, tak, miesiąc, 2 miesiące później się kształtuje nam te prawe ramię w tej formacji. Linia szyi praktycznie pod kątem prostym do głowy poprowadzona, więc ta formacja jest mocno wiarygodna. Tym bardziej, że skorygowaliśmy się do 62% zniesienia Fibonacciego wzrostów od 2016 roku. Cena ewidentnie zareagowała. Na RSI złoto jest najbardziej wyprzedane, jest silniej wyprzedane niż po wyborach Donalda Trumpa, i dla mnie jest to sygnał pokazujący nie mniej, nie więcej tyle, że coś się zaraz na rynku powinno silnego zadziać, bo technicznie złoto jest absolutnie do kupna, przynajmniej na te odreagowanie, na zbudowanie fali, konserwatywnie na 10% odreagowanie, a tak naprawdę, jeśli ta formacja się ma zrealizować, to jest tak naprawdę szansa na wieloletni trend wzrostowy. Jeśli sobie złożymy to całość, tak, czyli rynki amerykańskie, które ostatkiem sił przodu. Tak naprawdę liczba spółek, która rośnie w Stanach Zjednoczonych, bardzo się zawęża. Rosną już tylko liderzy. Rynki europejskie pod ciężarem, rynki wschodzące spadają. Mamy taką sytuację, że być może zaraz rynek wejdzie w jakieś silniejsze turbulencje, co spowodowałoby jednak wzrosty na złotach, bo tak naprawdę ta wyprzedaż jest nieuzasadniona. I wręcz patrząc, co się dzieje, myślę, że w drugą stronę to powinno się rozwijać, czyli złoto powinno jako to aktywo rezerwowe zyskiwać na wartości, a nie być pod takim silnym trendem spadkowym. Tym bardziej, że złoto spadało już kilka tygodni w takim klinie, no a zeszłotygodniowa skala spadków jest jakby taka, no można by powiedzieć, dość rzadko spotykana. Podobna sytuacja na srebrze. Na srebrze mamy jakby taki case, że po ustanowieniu dołku w 2016 roku pięć fal wzrostowych, niewątpliwie jest to rozszerzający się klin wprowadzający, a ta sekwencja spadkowa jest typową trójfalową formacją korekcyjną, gdzie mamy spadek, rozległy trójkąt był korektą środkową i kolejny spadek. Fakt, skorygowaliśmy się bardzo głęboko, bo praktycznie większość tej zwyżki została zniesiona, no ale mamy taką sytuację, że jest to idealny moment do tego, aby srebro kupować, bo tak naprawdę nasze ryzyko to jest przebicie wieloletnich minimów, a potencjał wzrostów co najmniej na przebicie szczytu, jeśli nie w ogóle zapoczątkowujemy nowy ruch wzrostowy zmierzający na nowe maksima. Więc pomimo tego, jaka jest skala spadków, ja cały czas jestem bardzo mocno byczo nastawiony zarówno do srebra, jak i do złota w zestawieniu tego, co się dzieje. Pamiętajmy, że złoto i srebro w 2007 roku, przed upadkiem Lehmana, gdy rynki jednak akcyjne się już zaczynały lekko korygować, 12% w dół, złoto 30% również straciło na wartości, zanim zaczął się ten potężny rajd na złocie. No i ciekawie się też przedstawia sytuacja na kopalniach złota, bo mieliśmy kilkunastomiesięcznego trójkąta, z którego w zeszłym tygodniu rynek bardzo mocno wyłamał się dołem. Niektóre kopalnie złota traciły 12%. No i jest to również jak najbardziej sytuacja na buy, nawet jeżeli mamy zajęte wcześniej pozycje, to powinniśmy tak naprawdę tylko zwiększyć zaangażowanie w owe aktywa. Dlaczego? Od historycznego minimum mamy impuls wzrostowy. Jest to pięć fal wzrostowych, po którym nastąpiła nam trójfalowa sekwencja spadkowa. Środkowa część jakby całego układu spadkowego jest trójkątem, więc to uniemożliwia rozpisanie takiego ruchu jako nowej sekwencji spadkowej zmierzającej na minima. Z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa można mówić, że kończy nam się zygzak, czy w tym wypadku podwójny zygzak budujący falę drugą. Oczywiście teoretycznie skala spadków nawet i $4 niżej, natomiast wystarczy przebicie fali W, co już nastąpiło. Jesteśmy na wsparciu, również kończymy prawe ramię formacji głowy z ramionami. Jeśli chodzi o linię szyi, praktycznie pod kątem prostym. Oczywiście no, symetryczność ramion już nie jest tak ładna. Natomiast co się zmieniło? Wcześniej, jeżeli mieliśmy taką sytuację, że impuls wzrostowy pięciofalowy nastąpił, po nim trójkąt, to wtedy mogliśmy liczyć tylko na analogiczny ruch wzrostowy, na ruch A, B, C. W tym wypadku mamy impuls,
trójfalowy spadek i tak naprawdę możemy rozpoczynać ruch wzrostowy zmierzający na ustanowienie historycznych maksimów. Tak jak wygląda zasięg wybicia z tej formacji głowy z ramionami, poziomy 75 dolarów jak najbardziej realne. Oczywiście jest to inwestycja na kilka najbliższych kwartałów, ale jak najbardziej na buy. I podobny jakby scenariusz na mniejszych kopalniach złota. Tu też mamy taką sytuację, że 5 fal wzrostowych, korekta, wielomiesięczny trójkąt, tutaj jest trójkąt, który się podzielił na kolejnych 5 fal, bo on jest zbudowany z 9, nie z 5 fal i kolejna sekwencja spadkowa i również prawdopodobnie finalizuje nam się prawe ramię w tej formacji głowy z ramionami i w przypadku tego waloru również uważam, że silne wzrosty przed nami. Ostatni walor, o którym kilka słów chciałem powiedzieć, to ropa naftowa, bo ropa naftowa doszła do ostatniego wsparcia, ostatniego bastionu dla byków i jeśli te poziomy zostaną przełamane, to definitywnie potwierdzi nam się trend spadkowy zmierzający poniżej 30 dolarów. Złamaliśmy tą przerywaną linię trendu, tą linię trendu, która wyznaczała nam ostatnie wzrosty, złamaliśmy ten kanał. Od szczytu mamy tak naprawdę sekwencje impulsowe 1, 2, 1, 2, 1, 2. My zatrzymaliśmy się oczywiście na strefie wsparcia zbudowanej z tych lokalnych minimów, na średniej kroczącej, która jakoś specjalnie rynek nie reagował na tym poziomie, ale okej, skorygowaliśmy się do tej średniej kroczącej. I do linii trendu wyrysowanej po knotach. Jest to mniej istotna linia trendu, bo mniej ma punktów zaczepienia. Natomiast jeśli trwale byśmy przebili poziom 63 dolary, to tak naprawdę potwierdzimy odwrócenie trendu i byłaby to sytuacja wzrosty, trójkąt, wzrosty i wracamy do tendencji spadkowej zmierzającej poniżej 26 dolarów. W tym tygodniu warto obserwować ropę naftową. Dzisiaj otwarcie luką Bessy, słabo wygląda sytuacja na ropie naftowej. Jeśli spadki się wydłużą, tak naprawdę możemy zobaczyć zdecydowanie wzrost zmienności na tej ropie, bo złamanie tego poziomu powinno nam aktywować stronę podażową. Na dzisiaj są to wszystkie informacje, które chciałem Państwu przekazać. Dziękuję za uwagę i zapraszam do usłyszenia, do odsłuchania nagrania w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.